Jeśli oglądacie ten film, zapraszamy Was na stronę internetową naszej grupy wsparcia po wyjściu.pl. Cześć, jestem Krystian. A ja jestem Paulina. Od dziecka byliśmy wychowywani jako świadkowie Jehowy. Ja przyjąłem chrzest mając 11 lat. A ja 16. Poznaliśmy się również jako świadkowie na sali Królestwa we Wrocławiu. Tam chodziliśmy ze sobą, wzięliśmy nawet ślub na sali Królestwa. Każdy świadek Jehowy ma taki zestaw obowiązków. Musi chodzić do służby, czyli chodzić od domu do domu, ma przydzielony swój teren, musi zdawać sprawozdania z tej służby, czyli ile godzin poświęca miesięcznie, ile czasopism daje, jakie rozmowy z kim, ile czasu na to poświęca. Poza tym jest uczestnikiem często szkoły teokratycznej, czyli uczy się przemawiać do większej grupy ludzi. Często są to poruszane tematy biblijne. No, można powiedzieć, że przez całe życie jesteśmy szkoleni do tego, żeby wiedzieć, jak rozmawiać z ludźmi, jak reagować na konkretne próby przerwania rozmowy, na przykład nie mam czasu, nie wierzę w Boga i tym podobne. Od początku byliśmy do tego szkoleni, można powiedzieć, że mieliśmy do tego podręczniki. Konkretnie były wypisane, jak reagować, jakich wersetów używać, co mówić, po prostu co mówić. Świadkowie Jehowy są przekonani, że rozumieją Biblię najlepiej i służba jest służbą dla Boga. No i jednocześnie próbą uratowania innych z tego, żeby nie zginęli w czasie końca, w Armagedonie. Można powiedzieć, że cała teologia, cała nauka Świadków Jehowy, cały przebieg zebrań, wszystko jest scentralizowane, jeżeli chodzi o pieśni, o jakiekolwiek punkty programu na każdym zebraniu, na każdym zgromadzeniu. Wszystko ma podaną godzinę, wszystko ma podany czas trwania. No i wszystko jest w każdym zborze na całym świecie wygląda identycznie. Co nas skłoniło do zmiany? No w sumie chcieliśmy być lepszymi świadkami Jehowy. Chcieliśmy lepiej znać Biblię, chcieliśmy być bardziej przydatni dla naszego zboru, nasze wypowiedzi na zebraniach chcieliśmy, żeby były jak najbardziej budujące. No a w rezultacie okazało się, że odkryliśmy parę rzeczy, które nam się nie spodobały. Tak, Krystian miał po prostu taką pasję czytania Biblii i to czytania innych przykładów. Ja z początku nie wiedziałam, skąd się to w ogóle u niego naraz wzięło, ale on był taki zapalony i coraz bardziej próbował to jakoś tak wszystko ogarnąć swoim umysłem. No i w pewnym momencie zorientowałem się, że pewne przekłady Biblii są lepsze, chociaż cały czas nam mówiono, że przekład Nowego Świata, przekład Świadków Jehowy jest najlepszym przekładem, jaki kiedykolwiek powstał. A okazało się, że jest inaczej. Jeszcze jak dostałem w swoje ręce przekład międzywierszowy, to jest przekład wydany właśnie przez Świadków Jehowy, gdzie wyraźnie widać, że oni pewne rzeczy omijają, zmieniają, to zaczęło mnie zastanawiać, o co chodzi. Pewnego dnia Krystian po prostu oświadczył mi, że będzie spożywał wieczerzę, co było dla mnie wstrząsającym przeżyciem, bo zupełnie nie rozumiałam, skąd się to u niego wzięło. Krystian mi powiedział tylko tyle, żebym zaczęła czytać Słowo Boże bez żadnej doktryny. Powiedział, żebym wzięła inny przekład i zdaje się, że było to Nowe Przymierze. No. I dokładnie miesiąc wystarczył mi, żebyśmy doszli do tych samych wniosków. To było coś tak niesamowitego. W ogóle nie rozmawialiśmy na tematy biblijne, a po tym miesiącu, jak zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że rdzeń chrześcijaństwa jest taki sam, że mamy te same wnioski, te same przemyślenia. Oczywiście tam były jakieś kwestie, w których żeśmy się nie zgadzali, ale mieliśmy zupełnie nowe spojrzenie na innych chrześcijan, na religię, na chrześcijaństwo, na Boga. No, można powiedzieć, że to był dla nas taki zimny prysznic, bo całe życie mówiono nam, że bez względu na to, do jakiej denominacji należą inni chrześcijanie, to jest świat. Oni są źli, nawet jeden starszy użył takiego sformułowania, że oni idą na przemiał.
po prostu oni zginą, nie ma na to rady. Można się tylko uratować w organizacji Jehowy, w organizacji Świadków Jehowy. Innego sposobu nie było. No i tak to rozumieliśmy, a zorientowaliśmy się, że są ludzie, którzy naprawdę Boga kochają i nie są Świadkami Jehowy. Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To było coś wspaniałego. Zawsze u Świadków Jehowy jest kastowość. Tylko wybrana grupa osób może uważać się za dzieci Boże. Jest to grupa 144 tysięcy, a cała reszta chrześcijan Świadków Jehowy jest uważana za z szarych głosicieli. Nie mają, tak. Nie mogą iść do nieba, tylko będą żyć na ziemi. No, ciekawe jest to, jak Świadkowie Jehowy czytają w ogóle Nowy Testament. To jest obowiązki, dotyczą wszystkich, ale jeżeli chodzi o przywileje, możliwość określania się dzieckiem Bożym, możliwość życia w niebie i tym podobne rzeczy, dotyczą tylko drugiej grupy. I czytasz Biblię i myślisz, fajne słowa, ale czytasz dalej, czytasz w strażnicy wytłumaczenie tego i okazuje się, że to ciebie nie dotyczy. Było bardzo przykre, bo w sumie sprawiało, że wielu chrześcijan, wielu Świadków Jehowy nie czytało Nowego Testamentu, albo czytało tylko go wyrywkowo według tego, co strażnica im podawała. Nawet znałem takiego głosiciela, który powiedział, że on nigdy Biblii całej nie przeczytał, ale on wie, gdzie co jest napisane i to mu wystarcza. Pamiętam, jak pierwszy raz uzmysłowiliśmy sobie, że Duch Święty nie jest siłą, tylko jest osobą. Wtedy tak naprawdę pamiętam, jak mówiłeś mi, że miałeś takie wewnętrzne przekonanie, żebyśmy dali możliwość Bogu przekonania nas o tym, że istnieje coś takiego jak Trójca, bo Świadkowie Jehowy uczą błędnego obrazu Trójcy. Także my, wychodząc z organizacji, mieliśmy o tym zupełnie inne pojęcie niż wszyscy chrześcijanie mają. Mieliśmy złe pojęcie. Coś, co jest tak naprawdę herezją, nawet wśród normalnych chrześcijan. No, wiele było takich kwestii, nieśmiertelność duszy, kwestia piekła. Można powiedzieć, że odtruć musieliśmy się od tego wszystkiego, bo czytamy Biblię, myślimy, no znamy Biblię, no tyle lat czytamy Biblię i znamy dobrze Biblię, a później okazuje się, że naprawdę w wielu rzeczach, które są oczywiste, my tego nie wiedzieliśmy. Okazuje się, że znaliśmy coś zupełnie innego, nie znaliśmy prawdziwej Ewangelii. Świadkowie Jehowy uważają, że w 1914 roku Jezus Chrystus zasiadł w niebie na tronie. Mają na to swoje wyliczenia, które są jakby wyznacznikiem też dni ostatnich. W tym roku Jezus zasiadł na tronie i zaczęły się dni ostatnie. Jak żeśmy uświadomili sobie, skąd w ogóle ta data pochodzi, jakie ona ma korzenie, to byliśmy wstrząśnięci, bo okazuje się, że było to wynikiem obliczeń z piramidy, tak, długości korytarzy. Także no, jak to było fundamentem całej doktryny Świadków Jehowy. Jeżeli to jest nieprawdą, to w tym momencie cała doktryna, wszystkie poglądy są nieprawdziwe. No, w momencie, kiedy zorientowaliśmy się, że coś jest nie tak, no, dostaliśmy w swoje ręce książkę Kryzys Sumienia, napisaną przez byłego członka ciała kierowniczego Raymonda Franca. O tyle ciekawa jest ta książka, że autor w ogóle się w niej nie wybiela. To jest naprawdę niesamowite, bo on opisuje, jak było. Niejednokrotnie widzimy, że on sam popełniał rzeczy, które no, po prostu robił to wszystko, co robił tłum. Także pozwoliło nam to spojrzeć na, zwłaszcza na ciało kierownicze, na niewolnika wiernego i roztropnego, jak oni się określają. No, w tej chwili wiemy, że to po prostu jest takie guru Świadków Jehowy. Oni uważają się za jedynego łącznika między Bogiem a ludźmi. Nie? Także to jest coś strasznego, zwłaszcza, że to przeczy samej Biblii. W nasze ręce wpadły dokumenty potwierdzające to, że Organizacja Świadków Jehowy, ciało kierownicze, współpracowało z Organizacją Narodów Zjednoczonych, z ONZ. A jednocześnie, kiedy miało to miejsce, omawiana była na studium książki
książka, wspaniały finał objawienia bliskich, gdzie o ONZ mówiono, że jest to bestia. Także można powiedzieć, że ciało kierownicze w tym momencie było... No, współpracowało z bestią, patrząc na ich teologię. No, inna rzecz to... Zmieniające się światła. Tak, zmieniające się światła. No, tak zwane światło. Nowe światło przychodziło, czyli zmieniali doktrynę. I tych zmian doktrynalnych było naprawdę dużo na każdym kroku, ale gdyby to faktycznie coś rozjaśniało, na przykład kwestia tego, czy będą wzbudzeni z martwych mieszkańcy Sodomy i Gomory, no bo ich jeden sąd już spotkał. No i to się zmieniało tak, nie, tak, nie, tak, nie. Kwestia krwi. Kwestia krwi. No, także na początku nawet podawano, że osoba, która oddaje krew, jest bohaterem. Były takie publikacje, te najstarsze. A później pojawiały się nawet takie herezje, że szczepienie jest czymś złym, że przeszczep narządów może doprowadzić do przeszczepu osobowości. Także no, kosmiczne rzeczy. Może się to wydawać głupie, ale są źródła, które to wskazują. To są ich publikacje. Jak ciągle w naszym umyśle było takie pytanie, bo Świadkowie Jehowy twierdzą, że oprócz tych nowych świateł Bóg z każdym rokiem, z każdym dniem, kiedy przybliża się Armagedon, światło staje się coraz jaśniejsze. A nasze pytanie, jakie nas nurtowało, jak Bóg może posługiwać się kłamstwem, żeby udowadniać prawdę? To było coś takiego, co nie mogliśmy zrozumieć, pogodzić. Kwestia tego, jak często miał być koniec świata w roku 18, 1918, 25, 75, potem 2000 rok. No, cały czas coś się zmieniało, a problem polega na tym, że oni lubią zapominać o własnej historii. I na zasadzie takiej, że nie, my tego nie przepowiadaliśmy, nic takiego nie miało miejsca. Wy sobie to wymyśliliście, to szarzy głosiciele sobie to wymyślili. No i zwalali w ten sposób winę na innych świadków. Na przykład w latach 70. świadkowie często sprzedawali cały dobytek, robili wszystko, żeby już tylko głosić, bo na jednym zgromadzeniu członek ciała kierowniczego powiedział, że no już za rok idziemy do nieba. No jeżeli chodzi o przekład Nowego Świata, ten oficjalny przekład Świadków Jehowy, jeżeli chodzi o autorów tego przekładu, no nie są oni znani, chociaż nieoficjalne źródła, między innymi właśnie były członek ciała kierowniczego Raymond Fratz podawał, że to jego wuj zajmował się tym przekładem, no i tam ktoś mu tam pomagał. Nie? Ale on żadnego wykształcenia w tym kierunku nie miał. Natomiast jeżeli chodzi o samą jakość przekładu, no dokonano tam licznych manipulacji, między innymi to, że do Nowego Testamentu wpleciono imię Jehowa, które w ogóle nie występuje w oryginale. Często to zaburza całkowicie harmonię tekstu, w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Losowo, można powiedzieć, w niektórych miejscach wstawiali imię Jehowa w miejscu Pan albo Bóg, tam gdzie im to pasowało, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestię tego, żeby spłycić znaczenie Jezusa Chrystusa. No i w ten sposób sprowadzono go do roli anioła. Mówiono o tym, że Jezus w swoim życiu przedziemskim był archaniołem Michałem. Także można powiedzieć, że zabrali mu całkowicie rolę, jaką miał wcześniej. Zrobili z niego zupełnie inną osobę. Organizacja nie mówiła nigdy tego wprost, ale osoby, które wychowują się w tej organizacji, często rezygnują na przykład z posiadania dzieci, z wykształcenia, z tego względu, że czas nagli i już niedługo jest Armagedon, więc musimy wysilać się, żeby jak najwięcej głosić, poświęcać się służbie, żeby jak najbardziej wysilać się dla Boga, a rzeczy takie doczesne, no wszystko będzie w raju, także jeśli chodzi na przykład o moje leczenie, rodzice byli postawieni w takiej bardzo trudnej sytuacji, bo musieli zdecydować, czy posłać mnie na to leczenie, czy czekać na Armagedon. Na szczęście moi rodzice stwierdzili, że zdrowie jest najważniejsze.
ale nie ukrywam, że bardzo trudno im było w zborze, bo byli wytykani palcami. Moje leczenie wymagało długiego siedzenia w domu i nie mogłam wtedy żyć takim życiem zborowym. Musiałam zrezygnować ze służby i z zebrań na około kilku lat. No jeżeli chodzi o szukanie czegokolwiek, co mogłoby nas rozwijać pod względem takim duchowym, czy to czytanie innych przekładów, choć publikacje niby powołują się na inne przekłady, ale tylko wtedy, kiedy im to pasuje. Ale jeżeli chodzi o szukanie w komentarzach biblijnych, w książkach historycznych, nie jest to wskazane. No bo po co, jeżeli niewolnik wierny i roztropny dostarcza nam wszystkiego, co nam jest niezbędne. Więc jeżeli czegoś doszukujemy się więcej, nawet jeżeli ma to niby wzmocnić tą teologię Świadków Jehowy, to nie jest to dobre. Dlatego, że no najczęściej kończy się to właśnie tak, że zaczyna się podważać teologię Świadków Jehowy, bo to się kupy nie trzyma. Trzeba czekać na Jehowę, trzeba czekać na dodatkowe wyjaśnienia, nawet jeżeli nie znaliśmy odpowiedzi na jakieś pytania albo coś wydawało się sprzeczne. Byliśmy po prostu uczeni cierpliwości, tak, tak. A nie szukania odpowiedzi na własną rękę. A można powiedzieć, że jeżeli ktoś zaczął myśleć inaczej na jakikolwiek temat, to w tym momencie uznawano taką osobę za chorą duchowo. Co z tego, że on miał wiedzę, miał wiarę, że głosił? Nieważne to było. Nieważne było, mógł całe życie być wiernym Świadkiem Jehowy, ale jeżeli z czymś się przestał zgadzać, to jest chory duchowo. Liczy się całkowita lojalność. A ciekawe jest to, że ostatnio wprost świadkowie zaczęli mówić, że lojalność wobec niewolnika wiernego i roztropnego, czyli można powiedzieć, że tego guru całego organizacji, jest równoznaczna z lojalnością wobec Boga. No zaraz po tym, jak oboje z Paulinką spożyliśmy wieczerzę, w ogóle to też dziwna sytuacja była, bo no sala tam ponad 100 osób, a my jako jedyni wzięliśmy udział w wieczerze. Chleb i wino krążyły, po prostu przekazywane z ręki do ręki. Tak jak co roku. Tak jak co roku. No i trafiło na nas. Nawet można powiedzieć, że ten chleb i wino, zwłaszcza chleb, to jest taki rekwizyt, bo i tak przecież nikt tego nie je. Nie mogliśmy go zjeść. Tak, po prostu to była podeszwa. No i to od tego się zaczęło. No, a publikacje zaczęły... No, im się nie podoba, że wzrasta liczba osób, które zaczynają nawracać się wśród Świadków Jehowy. Można powiedzieć, że to są tacy świadkowie spoza głównego nurtu. Oni zaczynają wierzyć w Chrystusa, rozumieją, że Chrystus jest Bogiem, że zbawienie jest przez Chrystusa. I no, można powiedzieć, że zaczynają wplatać taki prawdziwy chrystianizm w to, co świadkowie robią. No i te osoby zaczynają spożywać wieczerze. A to jest sprzeczne z teologią świadków, bo jeżeli, no według nich, liczba osób, które spożywają wieczerze, powinna maleć. Bo jeżeli spadnie do zera, to znaczy, że wszyscy namaszczeni są już w niebie, no i przyjdzie koniec. No, a okay. Tak nie jest. I jak tam 20 lat temu było, z tego co pamiętam, 8 tysięcy, no to ostatnio było tam 14 czy 15 tysięcy. Także coś... Koniec się oddala. Tak, koniec się oddala. Więc musieli coś z tym zrobić. I zaczęli pisać w publikacjach, że wśród osób, które spożywają wieczerze, są osoby, które jeszcze nie zmieniły poglądów po tym, jak wyszły z religii prawdziwej, tej fałszywej, czyli tam z jakichś innych denominacji chrześcijańskich. Albo są chore psychicznie, albo są fałszywymi braćmi, którzy próbują zniszczyć spokój. No i tak zaczęto nas postrzegać. Zanim dojechałem do domu, już miałem telefon po wieczerzy. Kiedy pierwszy raz w życiu spożywałem wieczerzy, już miałem telefon, że ktoś tam mówi o mnie, o czy przypadkiem Chrystian nie jest chory psychicznie. W każdym razie Świadkowie Jehowy reagowali w dwojaki sposób. Bo albo się nam podlizywali, bo chcieli mieć chody w niebie, albo bardzo się nas bali, bo uważali nas za osoby, za odstępców. Także to były takie dwoje rodzaje zachowań. No, ale w pewnym momencie zrozumieliśmy, że nasza obecność w tej organizacji nie ma kompletnie racji bytu, że to jest sprzeczne z naszym sumieniem. No i napisaliśmy list, w którym opisaliśmy, z czym się nie zgadzamy. Mhm. No i od tego momentu zerwano z nami wszelki kontakt. Starsi tego zboru
Nie potwierdzili nawet, czy chcemy się odłączyć, nie chcieli z nami nawet rozmawiać. Po prostu tego przy najbliższej okazji, na najbliższym zebraniu był komunikat, że nie jesteśmy już świadkami Jehowy, a potem brat starszy wyszedł i powiedział, jak należy traktować takie osoby, czyli nas. Jak odstępców, jak wykluczonych, jak grzeszników. Także od tego momentu nie mamy kontaktu z tymi osobami. Moja siostra i moi rodzice postanowili zerwać ze mną kontakt, mimo że byliśmy wcześniej u nich, powiedzieliśmy, jakie mamy poglądy. W rozmowie oni nie potrafili obronić swoich wierzeń. Także nawet moja mama powiedziała, że nie wyobraża sobie zerwania kontaktu ze mną, ale sprawy potoczyły się, jak potoczyły. No, jeżeli chodzi o naszych znajomych, dawnych przyjaciół, to zdarzają się takie sytuacje, że zostawiają koszyk w sklepie, jak nas zobaczą, wychodzą, po prostu zostawiają wszystkie zakupy, po prostu się nas panicznie boją, potrafią zatrzymać samochód, jak jadą za nami, przynajmniej, żeby był ten kilometrowy dystans, po prostu to jest komiczne to, co robią. Odwracają głowy, jak nas widzą, patrzą nam w oczy, nic nie powiedzą, różnie. Tak, bardzo różne reakcje są, ale w większości skrajnie się nas boją. Tak. Są dwie reakcje, albo zerwanie kontaktu, albo telefon i zginiecie w Armagedonie. Także nie wiadomo, co jest gorsze. Kiedy wyszliśmy z organizacji, musieliśmy się po prostu od wszystkiego odciąć. Byliśmy zrażeni nawet do Biblii. Był taki moment, gdzie po prostu nie mogliśmy nawet czytać Biblii, nie mogliśmy. Wszystko nam się kojarzyło ze strażnicą, z organizacją. Po prostu musieliśmy od wszystkiego odpocząć. Baliśmy się gdziekolwiek pójść, bo baliśmy się znowu być zwerbowani. Po prostu ten czas musiał gdzieś tam upłynąć. Musieliśmy odpocząć od wszystkiego. Minęło tak, rok. Rok minął. Zanim gdzieś postanowiliśmy się gdzieś się wybrać. Zobaczyć, jak wyglądają relacje z innymi chrześcijanami, co oni mają, jak oni się zachowują, jak żyją. Zauważyliśmy, że pozostawanie, życie w odosobnieniu tak naprawdę powoduje, że coś się w nas wypala i że coś trzeba robić, bo widzieliśmy, że chrześcijanie w pierwszym wieku zgromadzali się, modlili się, śpiewali, a my tego nie mieliśmy. My czytaliśmy Biblię już po jakimś tam czasie, ale czegoś nam brakowało w życiu takiego chrześcijanina. Nie, tak trafiliśmy na chubską. Ale to też była historia. Tak, to już była historia. Na początku chciałem się wybrać zupełnie gdzie indziej. I też czuliśmy później, jak przeanalizowaliśmy jeszcze te wszystkie rzeczy, że to naprawdę Duch nas poprowadził na chubską, do Wspólnoty Nowej Nadziei. Jak przyszliśmy, to poczuliśmy się naprawdę jak w domu. Zupełnie inaczej sobie wyobrażaliśmy wspólnoty chrześcijańskie. Uwielbienie było bardzo dla nas poruszające, wzruszające. Nawet łzy się pojawiły. Bardzo nas poruszyło to, jak po prostu ludzie modlili się o siebie. Nasza Kasia pomodliła się o nas. Kasia się o nas pomodliła. To było coś takiego dla nas innego, nowego. Potem na drugim spotkaniu Bóg odebrał mi ból z nogi, też pod wpływem modlitwy. To był taki dla nas znak, że idziemy w dobrym kierunku, że idziemy do Pana. Jeżeli chodzi o ten pierwszy detoks po wyjściu z organizacji, jest taki czas, kiedy po prostu wszystko, tak jak Paulinka mówiła, kojarzyło się z tą organizacją, ze strażnicą. Najlepsza rzecz, jaką można zrobić, to wziąć inny przekład, zacząć czytać Biblię od nowa, jak dziecko, z pokorą, jakbyśmy nigdy jej nie czytali. To jest najlepszy sposób na to, żeby nawiązać taką i więź z Bogiem, i odtruć się od tego wszystkiego, bo to naprawdę są, taki były świadek, który też się nawrócił, powiedział, że świadkowie po prostu mają takie koleiny w głowie. Z perspektywy czasu widzimy, że
że Świadkowie Jehowy stworzyli taki bardzo bezpieczny obraz cały. Mieliśmy odpowiedź na wszystkie pytania, mieliśmy zapewniony pokarm duchowy. Zawsze wszystko było bardzo bezpiecznie, nie musieliśmy myśleć. Wszystkie pytania mogliśmy odnaleźć w strażnicy. Jeżeli jakiejś odpowiedzi nie było, to mieliśmy czekać. A jeżeli wyszliśmy z organizacji, poczuliśmy taką pustkę, bo naraz niczego nie jesteśmy pewni, niczego nie wiemy, byliśmy bardzo zagubieni, ale kiedy odnaleźliśmy jakąś wspólnotę, i to myślę, że po prostu to pod wpływem ducha. Naraz Bóg nam zaczął pokazywać prawdy, zaczęliśmy prowadzić rozmowy tutaj z naszymi braćmi. Też nasz pastor pokazywał czasami po prostu najprostsze zdania do nas bardzo zaczęły docierać. Tak, tak. Okazało się, że Ewangelia wbrew pozorom, wbrew temu, co świadkowie nam mówili, jest po prostu prosta. To nie jest coś bardzo skomplikowanego, bo świadkowie pewne rzeczy tak utrudnili, że naprawdę, żeby przekazać to, co oni w to, co oni wierzą, to trzeba naprawdę skomplikowanej teologii, skomplikowanych toków myśli i długich godzin, żeby podstawy wyjaśnić. Jak już żeśmy poznali tą Ewangelię prawdziwą i dalej mamy wrażenie, że jeszcze jest wiele rzeczy, które musimy zrozumieć, ale które Bóg nam po prostu po kolei pokazuje, to jest najlepsze, co może nas w życiu spotkać. Jak widzimy, że Duch nami kieruje, jak Duch posługuje się w ogóle ludźmi wokół nas, żeby nam coś udowadniać, żeby nam coś pokazywać, pomagać. I to stało się, kiedy żeśmy otworzyli się na ludzi. Po prostu, tak. Na innych chrześcijan, że wokół nas nie są wrogowie, czy ludzie, którzy mają iść na zatracenie w Armagedonie, tylko chrześcijanie, po prostu nasi bracia. Jeszcze jedno niebezpieczeństwo jest, jeżeli chodzi o wyjście z organizacji, bo kwestia tego, że nie ufa się w ogóle ludziom zorganizowanym grupom religijnym, to jest jedna kwestia. No, inna kwestia pozostaje co do tego, czy w ogóle Jezus zakładał jakąś religię, czy po prostu nie chodzi o relacje z Nim, z Ojcem, z Duchem. No, to jest inna kwestia. Ale kolejną kwestią jest to, że jeżeli otworzyły nam się oczy i widzimy, że strażnica okłamywała nas przez te wszystkie lata, to zaczynamy wątpić we wszystko. I w tym momencie nawet jak ktoś kiedyś nie był jeszcze świadkiem, później został świadkiem, to znikają mu wszelkie hamulce. Zaczyna wierzyć w jakieś tam teorie spiskowe, zaczyna odrzucać poszczególne księgi. Nawet jeżeli ktoś nawrócił się na Chrystusa, to po jakimś czasie nawet w to potrafi zwątpić. Dlatego o świadkach często mówi się, że to jest fabryka ateistów. To jest przykre i trzeba sobie też pewne takie granice postawić. Trzeba pamiętać o tym, że walka z organizacją, jeżeli to nie jest ewangelizacja, na dłuższą metę nic nie daje i tylko niszczy wiarę tych ludzi. Świadkowie Jehowy przekonują, że są jedyną prawdziwą religią, dlatego między innymi, że głoszą, ewangelizują ludzi. Tylko że tak naprawdę ewangelizacja Świadków Jehowy polega na dawaniu czasopism, broszur, strażnicy, przebudźcie się. Teraz jeszcze weszły te stojaki, gdzie Świadkowie Jehowy stoją z najnowszą literaturą i czekają, aż ktoś podejdzie do nich. To nie jest to, co robił Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi. I to jest bardzo podobne, bo wychodzi się jednak do ludzi, ale jest to tak naprawdę parodia, bo tu nie chodzi o to, żeby werbować do jakiejś religii, tylko żeby nawracać do Chrystusa. Nam to też trochę czasu zajęło, bo szukaliśmy wspólnoty, która ewangelizowałaby. Potem stwierdziliśmy, że tak naprawdę że chrześcijanie ewangelizują po prostu. To nie wygląda tak jak u Świadków Jehowy, że idzie się do obcych ludzi i mówi się im wstęp, czyta werset, zostawia literaturę. To na tym rzecz nie polega. Po prostu to jest nawiązanie kontaktu, bliższej relacji, wysłuchanie tego człowieka, powiedzenie mu Ewangelii, często też własnej historii,
która jest też bardzo takim dużym argumentem i taką mocną Ewangelią, jak Jezus w Twoim życiu działa. Na tym polega ewangelizacja i nam udaje się ewangelizować i naprawdę mamy taką wielką satysfakcję, że możemy to robić tak, jak robił to Jezus. Z racji tego, że znamy środowisko świadków Jehowy, wiemy, z czym wiąże się bycie świadkiem Jehowy, jakie trudności spotykają ludzi, którzy zaczynają wątpić w ich teologię, czy też po prostu po wyjściu z tej organizacji, no zdecydowaliśmy się, no też duch nas naprawdę utwierdza w tym, że to jest dobry kierunek. Zdecydowaliśmy się na stworzenie takiej grupy wsparcia dla byłych i wątpiących świadków Jehowy. Ta grupa wsparcia nie polegałaby na tym, żeby werbować do naszego kościoła, ani do żadnego innego, tylko żeby analizować Pismo Święte takie, jakie ono jest naprawdę, porównywać przekłady, dyskutować na ten temat, poddawać się pod działanie ducha, po prostu czytanie Biblii. Nie zależy nam na tym, żeby rozmawiać o tym całym bagnie, który wypływa, o pedofilii, o związkach świadków Jehowy, tam nie wiem, z masonami i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę to jest studnia bez dna. Nie zależy nam na tym, żeby mówić o tych złych rzeczach, no bo to nie buduje. Ile można tym żyć? To rujnuje tylko religię i twoją wiarę. Tak, na dłuższą metę nie można tym żyć, bo po prostu żyjesz cały czas złymi rzeczami i Ewangelia tak naprawdę spada na niższe miejsce. To nic nie daje. W tym momencie walka z tą organizacją, te wszystkie śmieci, które wychodzą, stają się twoją religią, stają się twoim Bogiem, bo o nich częściej mówisz niż o samym Panu. Grupa pomogłaby na pewno w uporządkowaniu sobie pewnych spraw, poukładaniu sobie takich podstawowych prawd o tym, kim jest Bóg, kim jest Jezus, czy istnieje piekło. Coś, co jest po prostu rdzeniem każdego chrześcijanina i gdzie wszyscy chrześcijanie są jednomyślni. Bo okazuje się, że świadkowie Jehowy wypaczyli wszystkie nauki. I po prostu trzeba zacząć od początku, a jeżeli człowiek nie otworzy się na ludzi, to może zwątpić we wszystko, a to jest najgorsze. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości albo zgadzasz się chociażby z częścią tego, co my powiedzieliśmy o organizacji, to przyjdź, porozmawiaj. Do niczego to nie jest zobowiązujące. Po prostu otwórz się na ludzi, przyjdź, porozmawiaj. Jeżeli chcesz, możesz napisać maila, możesz zadzwonić, to do niczego nie zobowiązuje. Czasami możesz po prostu chcieć z kimś pogadać, niekoniecznie o tej teologii, po prostu chcesz pogadać z ludźmi. Wiemy, jak to jest stracić nagle wszystkich przyjaciół, także zapraszamy. Jeżeli nawet chciałbyś udowodnić swoje racje i uważasz, że się w czymś mylimy, my jesteśmy otwartymi ludźmi. Zapraszamy.